grała w piłkę do tej pory, teraz trafiła do klubu z Gdańska. A to Sania Premowicz, no zdążyłeś. Walczak blisko straty. Obrusiewicz, Premowicz, Sania Premowicz indywidualnie, ładnie to zrobiła Sania Premowicz. Obrusiewicz, Milojewicz, ależ fantastyczna dwójkowa akcja! Na boisku piłkarskim powiedzielibyśmy, że sklepki zagrały, to był rzeczywiście tak właściwie na jeden kontakt. Premowicz złapała piłkę i natychmiast ją oddała, nie robiąc kroku, nie kozłując. No i w efekcie Mila na te próby zyskania czasu. Zagłębie, jeszcze akcja 6-4, Sania Premowicz. No i ona tutaj, świetny początek tej drugiej połowy. Reprezentantka Czarnogóry w tym momencie ma już 5 bramek na koncie. Opuścił do zera dla Zagłębia i nawet biorąc pod uwagę specyfikę żeńskiego handbala, to jak tutaj czasami sytuacja się diametralnie zmienia w ciągu... Już będzie do końca taki sam jak w pierwszej połowie. No na razie jest, znów pierwsze 15 minut dla energii, a teraz ta szala zaczyna przechylać się, porusza się o własnych siłach, zostaje na parkiecie, więc chyba najczarniejszy scenariusz się nie spełnia. Premowicz! No, teraz kapitalnie oszukana Beata Kowalczyk. Ładny techniczny rzut, wydawało się, że będzie gdzieś w okolice rzut w górne rejony bramki rzucała Premowicz. No i kto wie, czy nie... No zobaczmy. Emocje sięgają zenitu. W obronie stałe ustawienie energii, natomiast widzieliśmy w poprzedniej akcji w ataku Kamila Kaczanowska z numerem 14 na kole. No kolejna z tych będzie zwycięstwo Zagłębia. 3-2 bramki. Sania Premowicz, no też dużo dała drużynie w drugiej połowie. Kilka ważnych bramek. Konofał. Dobra akcja. Premowicz, tym razem już nie trzeba było żadnej wymyślnej rotacji. Wystarczyło precyzyjnie przycupku i to robi Sania Premowicz. Ale przeciwnie, prowadzi rękę przy rzucie, bo wygina ją we wszystkim. Jeszcze jest Joanna Gadzina z Pogoni Baltiki Szczecin. No i właśnie Jochymek. Kocela Gadzina, Jochymek. Trzy chętne, a zawodniczki w ataku, przydatna w obronie, ale w ataku jednak zbyt często się dziś myli. A Sania Premowicz w kontrze zdobywa kolejną, trzecią już swoją bramkę dzisiaj. Pod koniec pierwszej połowy namnożyło się błędów w zespole Olimpia. Zagłębie te błędy wykorzystuje. No i znów Sania Premowicz takim swoim charakterystycznym ruchem. Po swojemu piłkę przyklejono do ucha. I w ostatniej chwili... ...rozegrania. Widzimy drużynę ze Szczecina z wysuniętą Katarzyną Durą, bodajże, to jest wtedy, na tak zwanej jedynce, czyli ustawienie 5-1. No to też może być jakiś element ćwiczony latem. Tymczasem jest bramka, no i przedstawia się te cebuli. Sędziny odgwizdują przewinienie techniczne, błąd kroków. No i piłka dla Zagłębia. Premowicz! Jest kolejne trafienie dla Miedziowych. A więc tak jak podejrzewaliśmy, absolutnie tutaj gospodynie broni nie składają. I chyba bardzo szybko reaguje Adrian Strudzik. Przerwa na życzenie trenera Pogoni. Tak, widzieliśmy, że takim pięknym rzutem Sania Premowicz otworzyła wynik spotkania i tutaj ponownie mocnym atakiem w środku, wykorzystaniem zasłony Aleksandry. Chwilę gry w przewadze. Jaszczuk, ależ teraz świetny przechwyt Sani Premowicz. Premowicz, no widać, poczuła się pewnie po tych kolejnych bramkach. Teraz od A do Z, od początku do końca jej akcja, jej bramka. Rozczytała grę tutaj, dość czytelne podanie do Katarzyny Duran. Widać doświadczenie tej zawodniczki. Drugie tempo. Atakowałoby się też. Premowicz w pierwszej połowie pewnie wykonany rzut karny. Teraz też, choć zupełnie inaczej. No i mamy już 8-11. Więc. Tak jest, to już tylko 3 bramki różnicy było przed momentem rozgrywających, jaki mieliśmy na początku meczu. Być może w tej chwili optymalny dla drużyny Zagłębia. Premowicz, jest bramka wyrównująca, jest, o już możemy to chyba powiedzieć.